jak powinna wyglądać idealna, optymalna umowa spółki z o.o. Na które elementy, na które obszary takiej umowy należy zwrócić szczególną uwagę, które elementy mogą być problematyczne w przyszłości, już po podpisaniu takiej umowy. O tym, jak skonstruować taką umowę, rozmawiam w dzisiejszym odcinku podcastu z serii Biznes i Prawo z dr Anetą Wilk, radcą prawnym w Gardens Tax & Legal. Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej bądź podatkowej z przekształceniem Twojej firmy, wdrożeniem estońskiego CIT czy ustrukturyzowaniem, ułożeniem fundacji rodzinnej, skontaktuj się z nami. Link do krótkiego formularza kontaktowego znajdziesz w opisie do tego odcinka. A teraz już zapraszam do rozmowy. Dzień dobry, Aneto, cześć. Cześć, Michał. Witam Cię ponownie w podcaście Dzień Dobry Podatki. Poprzednio mówiliśmy o PFR-ze i o zwrotach dotacji PFR-u. A dziś temat innego rodzaju, ale też związany z Twoją działką, z Twoją specjalizacją i z Twoim konikiem, jak to powiedziałaś na poprzednim nagraniu, czyli z przekształceniami spółek. Dzisiaj powiemy sobie o idealnej, optymalnej umowie spółki z o.o. i na jakie obszary w szczególności trzeba zwrócić uwagę. Mówię, że jest to temat powiązany z tymi przekształceniami, no bo on się pojawia nie tylko wtedy, jak zakładamy nową firmę, prawda? Mhm. Ale też wtedy, jak na przykład przekształcamy się z jednoosobowej działalności, czy ze spółki cywilnej, spółkę jawną, spółkę z o.o. Tak jest. Prawda? No bo wtedy no jest ten temat tej umowy. I często to jest pierwszy moment, kiedy przedsiębiorcy wraz ze wspólnikami siadają i rozstrzygają tak, te kwestie. To jest taki pierwszy moment jeszcze na etapie planu przekształcenia, kiedy przedsiębiorca styka się z problematyką spółki z o.o. i zaczyna się dowiadywać, ile kwestii różnych w umowie spółki z o.o. trzeba uregulować, czego nie było w jednoosobowej działalności gospodarczej. Ile trzeba, ale ile też można. W sensie jakby to jest też taki potencjał do tego, żeby pewne rzeczy uregulować, no bo prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą, na przykład mając wspólnika takiego, nie wiem, cichego, który współpracuje na jakimś kontrakcie, B2B, wystawia jakąś tam fakturę, no pewne rzeczy są nieuregulowane, no a teraz możemy to w końcu ubrać w jakąś ludzką formę. Przed nagraniem umówiliśmy się, że omówimy 5 kluczowych zagadnień, czy 5 kluczowych takich obszarów, na które należy zwrócić uwagę. To oczywiście nie wyczerpuje całego tematu, bo w spółce z o.o. jest dużo więcej tych postanowień, które trzeba uregulować albo które można dodać, ale no, format też tego spotkania wymusza ograniczenie się do jakiejś liczby najważniejszych węzłowych zagadnień, więc stąd te 5. Tak, tak. No, spotkania dotyczące tego, jak ma wyglądać umowa spółki z o.o. z przyszłymi wspólnikami, czasami trwają wiele godzin, to rzeczywiście jest takich postanowień, które warto uregulować sporo. Natomiast wiele z nich jest już znanych i myślę, że tutaj skupimy się na tych, na które mamy wpływ, a jednocześnie których późniejsza zmiana może być problematyczna. Aha. I to są przede wszystkim takie postanowienia, które nie są zgodnie z kodeksem spółek handlowych narzucone z góry, no bo na te nie mamy wpływu. To są takie, które są normami semi-imperatywnymi, jak to się ładnie mówi, czyli można je w jakiś sposób modyfikować. Bądź kodeks nam zostawia właśnie swobodę wyboru co do tego, jak ma być przykładowo kadencja zarządu uregulowana. Aha, jasne. No dobrze, to jedźmy z tym tematem i zacznijmy, co przygotowałaś na początku jako ten pierwszy temat, pierwszy obszar. Pierwsze pytanie, jakie zawsze zadajemy klientom, to jak ma się nazywać przyszła spółka? I to jest... Wydaje się proste pytanie. Wydaje się proste pytanie, przy czym często zajmuje najwięcej czasu, no bo wiadomo, że taka nazwa potem jest emblematem przedsiębiorstwa, a często zdarza się, że to, co sobie już wybraliśmy, jest po prostu zajęte. I tutaj warto, kiedy już wybraliśmy nazwę dla swojej spółki, sprawdzić w KRS-ie, czy taka spółka pod taką nazwą już istnieje. I tutaj uwaga, ważna sprawa, nie wystarczy, żeby taka umowa spółki się odróżniała tylko i wyłącznie znakami graficznymi, czyli cudzysłowiem, myślnikiem. To już gdzieś wypraktykowaliśmy, że no być może jest taki sędzia, który się zgodzi na to, że to jest znak odróżniający, ale jednak nie warto ryzykować, więc jeżeli widzimy, że spółka fonetycznie
nazwa spółki fonetycznie się pokrywa z nazwą innej spółki, to tutaj trzeba wymyśleć jakąś zmianę. Mhm. Często proponujemy, żeby dodać coś do nazwy, którą sobie wymyśliliśmy. Załóżmy, że to będzie Ponczuś, to Ponczuś jest zajęty, dopisujemy coś dalej, typu Polska, International. Tu zależnie, Ponczuś Poland. Ponczuś Poland, tak jest, tu zależnie od fantazji wspólników i tego, jak chcą na przykład swoją firmę wyprofilować. Może być holding, jeśli to jest spółka, która... Galaxy. Tak jest. Więc są takie dodatki, które są częste, a które już powodują odróżnienie nazwy od innych spółek, które są w rejestrze. Jak już mamy nazwę spółki wybraną, zwracamy uwagę na to, jakie PKD w umowie spółki chcielibyśmy umieścić. I tutaj to jest sprawa trochę techniczna, ponieważ to PKD jest wybierane dla celów statystycznych. Natomiast podobnie jak umowa spółki często powoduje problemy z rejestracją takiej umowy, jeżeli w tym PKD pojawiają się błędy. No po pierwsze jest to, są to zapisy techniczne, więc trzeba zwracać uwagę na to, żeby w sposób poprawny przepisać te kody PKD. Ale to często notariusze, którzy umowę spółki ujmują potem w akt notarialny, sami też weryfikują. Natomiast ważne jest PKD z tych względów, że zmiana PKD w przyszłości, jeżeli będziemy chcieli jej dokonać, jest obwarowana bardzo dużą większością głosów, które muszą być oddane z taką zmianą, bo uwaga, kodeks spółek handlowych przewiduje, że to jest aż 3/4 głosów na zgromadzeniu wspólników, jeżeli zmiana PKD jest istotna. I to jest najwyższa większość, jaką kodeks przewiduje, więc to pokazuje, że na to PKD chyba tak. Mnie się wydaje, że jest to po to, że PKD ma wyznaczać zarządowi pewną ścieżkę, czyli wizję wspólników. I to ci wspólnicy mówią, że jeśli spółka ma się zajmować nieruchomościami, to ty, zarządzie, nie możesz poza tymi nieruchomościami i tą działalnością nieruchomościową działać, więc... Tak. No pewno tak, chociaż zmiana strategii, o ile zmiana strategii faktycznie wypadałoby, żeby była akceptowana przez wspólników, no to sama wspomniałaś, że PKD to jest kwestia techniczna, więc to raczej będzie techniczna i statystyczna. Tak, przez wspólników jako uciążliwość, że muszą się teraz... Tak. Natomiast jest też sytuacja, w której okazuje się, że PKD ma istotne znaczenie. To są sytuacje, kiedy spółki próbują złożyć, czy otrzymać jakiegoś rodzaju dofinansowanie na konkretny rodzaj działalności. Wtedy się okazuje, że coś musi być głównym PKD, coś musi się znaleźć w ogóle w PKD, żeby spółka mogła wykazać, że ona się zajmuje, no tutaj załóżmy, produkcją, tak? I wtedy zgłaszają się nadprzedsiębiorcy, którzy proszą o pomoc w zmianie PKD właśnie po to, żeby wykazać, że to produkcja to jest ich działalność główna, albo no przynajmniej w tym PKD pozostałym się znajduje. I teraz co do spraw technicznych, to do KRS-u zgłaszamy wyłącznie 10 kodów PKD, więc w rejestrze będzie widać tylko 10 pozycji. Natomiast w umowie spółki możemy ich umieścić znacznie więcej. W zasadzie tutaj ilość jest nieograniczona i może warto o tym pomyśleć, jeśli nawet mamy jakieś plany w przyszłości co do tego, żeby spółka zajmowała się jakimś rodzajem działalności, być może nie na samym początku, żeby od razu na start takie PKD w umowie spółki umieścić. Pamiętajmy też o tym, że kody PKD, no one mogą przybrać postać albo tych kodów krótkich, ograniczających się do klasy, ale też są kody rozwinięte, czyli te, które zawierają też podklasę, czyli takie czterocyferkowe z literką na końcu. Jeśli chodzi o PKD główne, to w KRS-ie musi się pojawić PKD główne na poziomie właśnie podklasy, czyli tej rozwiniętej. Natomiast wszystkie pozostałe kody mogą być wskazane poprzez wskazanie całej grupy. I tu na przykład 68 dział nieruchomości, działania związane z obsługą rynku nieruchomości może być wskazane jako cała, nie musimy po kolei każdej rozwijać, tak? Więc moje zalecenie, czy mój wniosek po wielu latach zakładania spółek jest taki, żeby faktycznie wskazywać w zasadzie te kody na poziomie działów, a nie podklas, po to, żeby no jak najwięcej się zmieściło i żeby potem nie musieć zmieniać umowy spółki tylko po to, żeby dodać jakiś kod PKD, no bo to są koszty, czas, a czasami dotacja już czeka na przyznanie, ale tylko trzeba tą umowę spółki zmienić. Dobrze. Po wielu godzinach rozmów, negocjacji i prac mamy nazwę, mamy PKD. Nad czym teraz powinniśmy się pochylić?
Myślę, że jednym z najistotniejszych elementów dla funkcjonowania spółki jest to, w jaki sposób zarząd jest wybierany, jak długo ten zarząd będzie swoją kadencję odbywał. I to myślę, że ma znaczenie szczególnie w sytuacji, w której wspólnicy chcą oddać spółkę w zarząd innej osobie, nie sami są członkami zarządu. To zapewne inaczej będzie wyglądała sytuacja wspólników, którzy prowadzą spółkę rodzinną, tak, i jest pełne zaufanie co do tego, kto w zarządzie będzie zasiadał, mamy pełną zgodę. Inną, kiedy mamy inwestorów, którzy tylko wnoszą kapitał, a spółka jest zarządzana przez osobę trzecią profesjonalnie, na przykład zajmującą się zarządzaniem. Tak czy inaczej są postanowienia, które pozwalają na pewne płynne prowadzenie działalności bez konieczności co roku, nie wiem, odnawiania kadencji zarządu, tak? Czyli zdejmują z głowy obowiązek pamiętania o tym, żeby co roku na zgromadzeniu się pojawiały protokoły dotyczące wyboru zarządu. I tak myślę, że ważne jest, żeby wspólnicy między sobą właśnie przedyskutowali, na jak długo chcieliby, żeby zarząd był wybierany, czy to ma być kadencja bezterminowa. I tutaj najczęściej to jest właśnie wybierane rozwiązanie, czyli takie postanowienie umieszczamy w umowie spółki, z którego wynika, że kadencja jest bezterminowa zarządu i tak naprawdę dopiero z chwilą odwołania ta kadencja wygasa. I to jest bezobsługowe, ponieważ nie musimy właśnie co roku podejmować uchwały, co roku czy po upływie kadencji o tym, że wybieramy na nowo zarząd. Oprócz kadencji oczywiście wybieramy liczbę członków zarządu i tu też fajnie wskazać tą liczbę przedziałowo, czyli nie konkretnie dwóch, jednego, bo potem się pojawiają problemy, bo chcemy kogoś dokoptować do tego składu, a tutaj już nam umowa nie pozwala, więc no, bezpieczne jest na przykład wskazanie między jednym a pięć i tutaj pięć to już chyba jest naprawdę wystarczająca liczba dla większości przedsiębiorstw, więc taki przedział, który daje właśnie pewną swobodę działania, tak jest. Istotnym postanowieniem dotyczącym zarządu jest sposób reprezentacji. To już wymaga przemyślenia tego, czy mamy pełne zaufanie na przykład do każdego z członków zarządu i chcemy, żeby każdy z nich mógł jednoosobowo spółkę reprezentować, czy też chcemy w jakiś sposób ograniczać członków zarządu i pilnować tego, żeby zawsze musiał być podpis dwóch osób przykładowo pod umowami. Tak? Więc tutaj wybór jest tak naprawdę właśnie pomiędzy reprezentacją jednoosobową, reprezentacją przez dwóch członków zarządu, ale być może na przykład członek zarządu razem z prokurentem też jest taka możliwość. Trzeba tylko pamiętać o tym, że nie może być sytuacja, w której mamy przykładowo jednego tylko członka zarządu i narzucić mu obowiązku działania zawsze z prokurentem. Dlatego, że w takim wypadku tak naprawdę zarząd nigdy sam nie może spółki reprezentować, co jest niedopuszczalne. Możemy przyznać również pewne szczególne uprawnienia prezesowi zarządu albo innemu członkowi zarządu. Tutaj jak nazwiemy członków zarządu, to też jest zależne od fantazji wspólników. Ja często proponuję, żeby w sytuacji, w której mamy dwóch członków zarządu, dopuścić taką możliwość, żeby głos prezesa w sytuacji równości głosów decydował. Ale to się nie sprawdzi w spółkach, gdzie mamy przykładowo dwóch wspólników, obaj są członkami zarządu i chcą razem wspólnie o wszystkim decydować. Jeśli mamy taki układ, to oczywiście zostawiamy po prostu postanowienie, zgodnie z którym każdy głos każdego członka zarządu jest ważny, jednakowo ważny i kiedy podejmują uchwały, to musi być w takim wypadku zgoda obu, żeby uchwała została przez nich podjęta. To myślę, co do zarządu, to tyle. Czyli tak, zarząd to będzie ten pierwszy obszar, w którym... wokół którego będą ogniskować się takie pytania trochę o relacje pomiędzy, no właśnie, członkami zarządu, ale w mniejszych spółkach to będą bardzo często po prostu właściciele, wspólnicy, czyli jak oni mają ze sobą współpracować i warto to właśnie poukładać już na etapie umowy spółki, żeby uniknąć przyszłych sporów. Ale myślę, że właśnie drugim, chyba nawet, nie wiem, czy ważniejszym, czy mniej ważnym, ale drugim takim obszarem będą wspólnicy, czyli zgromadzenie wspólników. I tu też te decyzje, jak one są podejmowane, jakie są relacje pomiędzy wspólnikami, są super ważne dla przyszłej takiej gładkiej, bym powiedział, współpracy, prawda? Czyli to byłby ten kolejny obszar. Tak, zdecydowanie. Jeśli chodzi o ułożenie relacji między wspólnikami w ramach zgromadzenia wspólników, to jeżeli tego nie zrobimy,
no to zastosowanie będą miały przepisy kodeksowe, czyli w przypadku głosowania decyduje większość głosów, a w pewnych wskazanych w kodeksie sytuacjach, takich jak zmiana umowy spółki, zmiana PKD, te większości są tam kwalifikowane, tak, 2/3, 3/4. Ale jeżeli wiemy, że w naszej spółce chcemy, żeby jeden ze wspólników miał głos decydujący w ramach podejmowanych uchwał, no to regulujemy umowę w ten sposób, w umowie spółki w ten sposób tę kwestię, ażeby przykładowo decyzje były podejmowane wskazaną tam większością głosów i to jest ta większość, którą posiada na przykład właśnie ten wspólnik większościowy. Czyli jeżeli wiemy, że ja mam 70% głosów i ja mam mieć głos decydujący, to tego rodzaju większość wskazujemy w umowie. Często to też ma znaczenie w sytuacji, kiedy mamy wielu wspólników, na przykład 4 i możemy sumować te głosy i podjąć taką decyzję, żeby to 3 aż wspólników musiało zagłosować za uchwałą, po to, żeby ta uchwała była podjęta. Tak, tutaj jest ponownie kwestia wyważenia interesów i spojrzenia na to, którzy wspólnicy mają de facto mieć decydujące znaczenie w spółce. Aha. Może być oczywiście i tak, że będzie wskazane, że każda uchwała może być podjęta wyłącznie jednomyślnie. To też jest dopuszczalne. Aha. Poza większością i tym, w jaki sposób uchwały są podejmowane, warto może też wskazać kworum, przy jakim uchwały są podejmowane. Kworum to znaczy, ilu wspólników, ile udziałów musi się stawić na zgromadzeniu, żeby decyzja mogła być podjęta, bo tu pamiętajmy, że może być taka sytuacja, że w przypadku konfliktu wspólnicy są na zgromadzenie wzywani, 2 nie może przyjechać, bo akurat są za granicą i się okazuje, że uchwały są podjęte przez mniejszość, bo nie było wskazane, że konieczne jest stawienie się określonej liczby wspólników, określonych udziałów na zgromadzeniu, więc to kworum, jeżeli chcemy zabezpieczyć swoje interesy, też warto wskazać. Pamiętajmy również, że umowa spółki jest takim miejscem, gdzie można zapisać zakaz konkurencji dla wspólników, dla zarządu również. Więc jeśli chcemy, żeby wspólnicy czy zarząd nie mogli się zajmować określoną działalnością konkurencyjną, no to warto w umowie to wskazać, zdefiniować, jaka to jest działalność, przewidzieć być może sankcje, czyli na przykład przymusowe umorzenie udziałów. No tutaj też oczywiście można to zrobić poza umową spółki, w jakiejś porozumieniu wspólników, ale no, umowa spółki jest tym takim dokumentem, z którym startujemy, więc myślę, że warto na początek już to przemyśleć. Dobra, to mamy już sporo, bo poza nazwą i PKD, punkt 2 zarząd, punkt 3 zgromadzenie wspólników. Co nam jeszcze z ważnych elementów zostało? Z takich kwestii bardzo przydatnych w przyszłości, to jest uregulowanie takich, bym powiedziała, elementów majątkowych. Aha, czyli? Dopłaty, podwyższenie kapitału zakładowego, być może majątek przy likwidacji spółki. To są takie, myślę, 3 najważniejsze, których, jeśli nie zawrzemy w umowie spółki, to potem trzeba będzie ją w którymś momencie zmieniać. Począwszy od dopłat, dopłaty są co prawda kodeksowo uregulowane, ale jest też taki dopisek w kodeksie, że jeżeli umowa spółki nie przewiduje nic innego, to jeżeli chcemy dopłaty zwracać, należy to najpierw ogłosić w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń. Żeby to wyłączyć, trzeba to wskazać w umowie spółki. Czyli teoretycznie dopłaty są bardzo fajnym instrumentem na dofinansowanie, ale potem się okazuje, że nie możemy zażądać zwrotu, bo musimy najpierw formalnie ogłosić, że wspólnicy otrzymają zwrot dopłat, tak? Więc to przedłuża postępowanie, dlatego myślę, że warto w umowie spółki wyłączyć tą regulację kodeksową. Druga sprawa to jest możliwość podwyższenia kapitału zakładowego bez zmiany umowy spółki i ona istnieje tylko wówczas, kiedy właśnie w umowie spółki taką możliwość przewidzimy. Myślę, że obecnie jest to standard, iż takie postanowienia się znajdują w umowie spółki. Kwestia tego tylko, żeby zawrzeć w tym postanowieniu pewną ramę co do kwot i terminów, w którym do podwyższenia kapitału może dojść. I to jest świetny instrument, ponieważ pozwala podwyższyć kapitał bez zmiany umowy spółki. Więc tak naprawdę bez notariusza, potem bez... Znaczy wniosek do KRS-u i tak trzeba złożyć, natomiast no, jest to dużo szybsze, dużo prostsze. Nie wiąże się z tyloma formalnościami.
I tutaj a propos głosowania przez wspólników, pamiętajmy, że i dla dopłat, i dla podwyższenia kapitału możemy przewidzieć szczególną większość głosów. No bo jeżeli mamy wspólnika, który wszedł z pewnym minimalnym kapitałem, bo więcej nie ma, a zostanie przegłosowany w kwestii dopłat czy podwyższenia kapitału, no to może się okazać, że nie ma na to środków, tak? Więc być może to też jest takie właśnie miejsce, gdzie warto wskazać, że uchwały będą podejmowane jednomyślnie czy większością 100% głosów, no bo po prostu nie każdego stać na to, żeby w toku działalności spółki coś dopłacać. No i jeszcze trzecia sprawa, likwidacja spółki. Tutaj często wskazujemy, że jeżeli ktoś do spółki wnosi określony majątek ruchomy, nieruchomości, z zamiarem, żeby po zakończeniu działalności je otrzymać, to warto właśnie w tym miejscu wskazać, że taki majątek do takiego wspólnika, takiego, a takiego konkretnie wraca, żeby też było jasne od początku, prawda, jakie są zasady rozliczenia po zakończeniu działalności spółki. Dobra, czyli to jest te cztery, czy to są te cztery obszary, ale umówiliśmy się na pięć, co pozwala na sformułowanie błyskotliwego wniosku, że został nam jeszcze jeden obszar do uregulowania w spółce z takich, w twojej opinii, kluczowych i węzłowych, więc co to będzie? Tak, i to jest obszar, który też często jest dość time consuming, jeśli chodzi o negocjacje między wspólnikami, więc zajmuje sporo czasu, ponieważ dotyczy kwestii ściśle osobistych. To jest, co w sytuacji, w której chcielibyśmy, żeby nastąpiła zmiana osobowa w spółce. Zmiany wspólników mogą być czasami wymuszone, tak, więc jednym takim punktem to jest to, co dzieje się w przypadku śmierci wspólnika. I tutaj pamiętajmy, że możemy być w fajnych relacjach z kolegą, z którym siadamy do aktu notarialnego, ale niekoniecznie z jego spadkobiercami. Mhm. Tutaj z mrugnięciem oka wspomnę o małżonce. Albo małżonku, o dzieciach, które mogą być często niepełnoletnie. Umowa spółki to jest takie miejsce, gdzie możemy od razu powiedzieć, słuchaj, ja ciebie lubię, ale z żoną może nie chciałbym koniecznie prowadzić potem firmy i nie ma co myśleć, a to jest jeszcze długo, może się nic nie stanie, gdzie będziemy tutaj o śmierć rozmawiać. Warto, dlatego że potem pojawia się taka sytuacja, która jest niezapowiedziana, losowa, a zostajemy właśnie postawieni przed faktem takim, iż muszę prowadzić działalność z tym nielubianym małżonkiem. Więc w umowie spółki można przykładowo wykluczyć wejście do spółki spadkobierców. No oczywiście musimy wtedy przewidzieć coś w zamian, czyli spłatę tych spadkobierców. Możemy wskazać, że wstąpienie spadkobierców będzie zależne od tego, czy pozostali wspólnicy wyrażą zgodę. I to jest fajne wyjście, no bo być może ja teraz tej małżonki czy tego małżonka nie lubię, ale małżonek się może zmieniać, to po pierwsze, po drugie. W sensie może się poprawić, tak? Czy zmienić osobowo? Miałam na miejscu, na myśli jedno i drugie, może się zmienić jego PESEL, a może się zmienić, dokształcić, nie wiem, zaangażować w działalność spółki i stwierdzimy, że to jest jednak fajna osoba do kontynuacji biznesu. Więc myślę, że to właśnie takie przesunięcie decyzji na późniejszy czas to jest coś, co warto do umowy zapisać. Poza śmiercią wspólnika oczywiście regulujemy kwestię sprzedaży udziałów i tutaj należy przewidzieć takie sytuacje jak nie tylko sprzedaż, czyli jakąś odpłatną formę, ale też chęć darowizny udziałów, no bo wspólnik poza tym, że może umrzeć, to jeszcze może dokonać darowizny na rzecz swoich najbliższych, no bo uzna, że już chciałby się wycofać z działalności. Tak, tu ponownie możemy wskazać, że jest to dopuszczalne pod warunkiem, prawda, wyrażenia zgody wcześniejszej pozostałych wspólników. A co do sprzedaży, to oczywistym jest już teraz, że zastrzegamy w umowie spółki prawo pierwokupu dla tych, którzy pozostają. Z takim dość szczegółowym uregulowaniem, jak to ma być wykonywane, dlatego że kodeks spółek handlowych nie przewiduje, nie zawiera postanowień, które by pokazywały, jak najprościej taką procedurę sprzedaży przeprowadzić, więc warto dość szczegółowo zapisać, kto ma zawiadomić, kogo o sprzedaży udziałów, za jaką cenę ma być zaproponowana pozostałym wspólnikom,
No po to właśnie, żeby w sytuacji, w której ktoś chce się wycofać, bo przecież nie możemy zmuszać wspólnika do tego, żeby w spółce pozostał, żeby było jasno powiedziane, kto, kiedy może te udziały z pozostałych wspólników nabyć, a jeśli nie, no to z czym się muszą liczyć, czyli właśnie z tym, że te udziały będą sprzedane potem na tak zwanym wolnym rynku. No dobrze, to w ten sposób mamy te 5 kluczowych obszarów. Tak jak zastrzegliśmy na początku nagrania postanowień umownych, które można wprowadzić czy regulować w umowie spółki, jeszcze trochę jest, ale one mają, jak rozumiem, z twojego wyboru, który bazuje na doświadczeniu, mniej takie kluczowe znaczenie, tak? Nie takie drastyczne. I co, powiedzmy może jeszcze o tym, że praca nad tą umową może się wydawać czasochłonna, drobiazgowa, no bo sporo tych elementów omówiłaś. To jest nie tylko sporo punktów umowy, które trzeba napisać, ale no przede wszystkim przedyskutować, przenegocjować. Więc to się wydaje dużo, ale chyba ta spora jednak liczba spraw, które do nas trafiają, do Gardens, takich na etapie no pewnych sporów pomiędzy wspólnikami, dyskusji, czy właśnie co zrobić w sytuacji, no zmarł ten wspólnik albo chce się wycofać ze spółki i nie mamy tego uregulowanego, albo mamy, bo skorzystaliśmy z jakiegoś tam wzoru z internetu i coś jest, w sumie to gdybyśmy nad tym spędzili trochę czasu, to byśmy to inaczej uregulowali, bo inaczej myśleliśmy o tych naszych relacjach, no ale jest jakoś tam zapisane, to pokazuje, że warto poświęcić trochę tego czasu, po to, żeby, szczególnie jeśli ta firma ma nam się rozhulać i będzie dużą organizacją i tam te kwestie nabiorą istotnego znaczenia finansowego, no, żeby mieć to zabezpieczone. No. Tak, często zgłaszają się do nas przedsiębiorcy, którzy założyli spółkę przez portal S24, który daje możliwość założenia dość prostej spółki, prawda, bez aportów, bez skomplikowanych rozwiązań dotyczących relacji między wspólnikami. Zgłaszają się do nas, bo się okazuje, że to jest niewystarczające, tak? Że potrzebują jednak coś szczegółowego do tej umowy spółki wpisać, a poszli tą drogą S24, ponieważ była szybka i tania, no a w konsekwencji, kiedy do nas przyjdą, i tak muszą za te zmiany notarialne potem płacić, więc być może warto rozważyć, jeżeli mamy takie szczególne wymagania, czy takie szczególne potrzeby, żeby ze wspólnikiem jakoś te swoje relacje od początku ułożyć w sposób niestandardowy, tak, chociażby te zmiany dotyczące głosowania na zgromadzeniach, żeby rozważyć no, taką umowę szytą na miarę bardziej niż standardowy wzór, który przewiduje S24. A ja bym powiedział nawet więcej, że myślę, że każdy powinien być świadomy tego, że znaczy jakby każdy powinien mieć taką potrzebę. Tylko nie każdy jest świadomy pewno tej potrzeby. Ta potrzeba uregulowania tych różnych elementów pojawia się niestety no już z czasem. Bardzo często, tak. Nagle, że jest ta potrzeba, my nie mamy tego, więc warto do tego, no warto poświęcić po prostu trochę uwagi wcześniej. Ja zdaję sobie sprawę, że to może być właśnie rozpatrywane jako nadmierna uciążliwość, no bo chcemy się zająć już tym biznesem, rozwijać go, a no, te papierkowe kwestie sprowadzamy do minimum. Jakby to jest w pełni zrozumiałe, ale akurat jeśli chodzi o tę umowę, no po prostu ona jest podstawą naszych relacji, funkcjonowania już później razem w biznesie. Pewno ma to trochę mniej znaczenie w spółkach jednoosobowych, prawda? Ale już bym powiedział w spółkach, nie wiem, rodzinnych, takich małżeńskich, no to już bym się zastanowił. W spółkach rodzinnych wręcz być może na początek ta umowa jest takim zabezpieczeniem przed wywołaniem niepotrzebnych kłótni, a o ile ze wspólnikiem możemy się rozstać, to z rodziną byłoby już trudniej, więc jeśli my na początek ustalimy, jakie są nasze relacje, jak głosujemy, kto tutaj w tej spółce przewodzi, to możemy właśnie niepotrzebnych takich niesnasek i problemów rodzinnych się, możemy je na początku wykluczyć. I tym akcentem myślę, że możemy zakończyć nasze rodzinne spotkanie. Tak, bardzo ci dziękuję za to nagranie. No i co, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Mam nadzieję, że się jeszcze zobaczymy. Do zobaczenia. Cześć.